wy tu robicie? Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport, i witam was na wakacjach, ale jest problem taki, jak mam ostatnio, kiedy próbuję nagrywać. Ciągle wieje. A w dodatku stamtąd nadciągają jakieś mega chmury. Dlatego mimo tego, że jest tutaj naprawdę pięknie, to zaraz zwieje mnie, mikrofon, kapelusz, wszystko, więc zwijajmy się do środka. Okej, tak więc jesteśmy. Parę dni później i kilkaset kilometrów dalej, ponieważ właśnie w ten sposób wyglądają moje wakacje, dlatego ciężko jest połapać mi jakieś ujęcia, coś ponagrywać, bo słuchajcie, każdego dnia prawie jestem w innym miejscu. Byłem już pod Rzymem, potem nad morzem w Lewanto, następnie w Genui, potem w Bolonii, w Wenecji, a teraz przyszła kolej na Chorwację. Tak więc sami widzicie, troszkę tego jest i jak na początku, naprawdę jak już zaczynam nagrywać, to albo wieje, albo coś innego mi przeszkadza, ale w końcu znalazłem chwilę, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, za które bardzo dziękuję. No i przede wszystkim, jeszcze nie zdążyłem wam podziękować, więc robię to z tego miejsca. Oczywiście jestem mega wdzięczny za 300 tysięcy subskrypcji, jakie udało nam się wbić na tym kanale, ale słuchajcie, ja nie jestem tą osobą, która będzie się tutaj zatrzymywała i tak dalej. Lecimy dalej, pół miliona, znaczy najpierw 400 tysięcy, ale potem pół miliona. To jest próg, który nas interesuje. No cieszę się, naprawdę cieszę się, że jesteście ze mną. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, zapraszam do kliknięcia w ten czerwony przycisk. Wtedy on będzie szary i będziemy wszyscy szczęśliwi. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli taki materiał wam się spodoba. A przechodząc do pytań, które mogliście zadawać w mojej zakładce Społeczność, dlatego zachęcam do subskrypcji, bo wtedy macie do niej dostęp. Pierwsze to, czy wróci seria Pimidor? Zakładam, że chodzi o pomidora. Odpowiedź jak w pomidorze, tak lub nie. Tak, bardzo chciałbym, żeby wróciła. To jest jedna z moich ulubionych serii do robienia, ale ona zależy głównie od was. Tak więc jeżeli chcecie jakiegoś gościa w pomidorze, dajcie znać na dole w komentarzach, a jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to napiszcie. Pamiętajcie, że formuła jest taka, że możemy odpowiadać na nie tak lub nie. No i mogą być troszkę niewygodne. No przyciśnijcie mnie tam, ja nie będę pytań wybierał oczywiście. No, byłoby to bez sensu, więc możecie próbować jakieś takie naprawdę trudne dawać mi wybory. Czy chciałbyś założyć kiedyś kanał raperski, na przykład z Jacobem, albo śpiewać solo na tym kanale? Chciałbym, ale nie potrafię robić tego zbyt dobrze, więc tego nie robię, znaczy staram się tego nie robić, bo no, umówmy się, nie jestem w tym mistrzem, ale myślę, że jakieś piosenki różnego typu będą się pojawiały, bo lubię to robić po prostu, no nie jestem w tym mistrzem, ale lubię to robić i jeżeli tekst jest dobry, to wydaje mi się, że nie trzeba nawet jakoś super nawijać, bo ważny jest fan i ważna jest dobra zabawa, tak więc może coś się uda nagrać, a czy z Jacobem, nie wiem, ale bardzo chętnie, czy to z nim, czy z Disblasterem, naprawdę to by było coś. Czy grałeś w jakiejś drużynie piłkarskiej za dzieciaka? Tak, grałem jeden sezon w MKS, to chyba był MKS Łodzianka. Tak więc jeżeli, nie wiem czy jeszcze Łodzianka istnieje, ale jeżeli istnieje, jeżeli ogląda mnie ktoś grający w tym klubie, serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że kiedyś będziecie reprezentantami i będziecie pamiętali, że was pozdrowiłem i może jakieś wspólne nagrywki, coś. Pamiętajcie. Jaka marka, model samochodu jest twoim ulubionym? Nie mam jakiegoś takiego mega ulubionego modelu samochodu. Znaczy, jest jeden samochód, który bardzo chciałbym mieć. Jest to Volvo V40. Wiem, że jako samochód marzeń nie brzmi to jakoś strasznie, ale to jest auto, które mam nadzieję, że za jakiś czas będę w stanie sobie kupić. Jak na razie jeżdżę Peugeotem i jeździ mi się bardzo dobrze, więc nie narzekam. Ale Volvo V40 to jest chyba odpowiedź na twoje pytanie w wersji cross country, tej troszkę podniesionej. Naprawdę fantastyczne auto. Co bardziej cenisz? Autograf piłkarza czy zdjęcie z nim? Przyznam szczerze, że ani to, ani to. Znaczy, ze względu na to, że jestem osobą, która no, jest z mediów społecznościowych i moja praca polega na tym, że jestem w mediach społecznościowych i produkuję content, to oczywiście zdjęcie byłoby dla mnie bardziej wartościowe, ale dla mnie osobiście najbardziej wartościowa byłaby rozmowa. To jest coś, co sobie najbardziej cenię, bo fotę można sobie strzelić z każdym, ale na przykład takie 5 minut wymiany zdań z jakimś piłkarzem, to jest coś, to wiecie, to jest tylko wasze, tego wam nikt nie zabierze. I nie mówię tutaj tylko o piłkarzach, nie wiem, muzycy, inni youtuberzy, bo ja sam też jestem, no widzę niektórych youtuberów, jak gdyby sam ich lubię oglądać, tak samo jak wy, więc rozmowa moim zdaniem jest tutaj najcenniejsza. Wszyscy tylko FIFA i piłka nożna, a ja cię zapytam, jak się czułeś przez te parę dni? No to Adery, odpowiedź jest prosta. Czułem się bardzo dobrze, słuchajcie, wakacje fantastycznie mi służą. Niestety jem trochę za dużo, więc jak wrócę, trzeba będzie mocno poćwiczyć, ale bawię się fantastycznie. Zresztą możecie to oglądać na moim Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie, link macie na dole. No i tam widzicie w zasadzie codziennie, co się u mnie dzieje, więc warto tam zajrzeć. Woleje Cornela czy Urbexy Deva? Parodię Kamyka. Jak poznałeś się z ekipą Fantazy? Łapkujcie, żeby widział. Wydaje mi się, że bez sensu jest opowiadać o tym w jednym Q&A. Tak więc słuchajcie, jeżeli chcielibyście zobaczyć odcinek, w którym będę zrobić całą historię o tym, jak dostałem się do ekipy, znaczy jak, no właśnie, jak to było. Jeżeli chcecie tego typu odcinek, to możecie, nie wiem, stawić łapkę w górę, napisać na dole w komentarzach. Wiem, że na Facebooku chcielibyście o tym odcinek, już tam was o to pytałem, więc
jest szansa, że coś takiego się uda zrobić, trzeba usiąść. Muszę sobie przypomnieć, bo to już było dawno temu, ja już jestem starym człowiekiem, już mamy dużo lat na tym YouTubie. Schabowy czy Mielony, czy Ronaldo będzie dobrze grał w Juve? Mielony. Ewidentnie z tych wyborów Mielony. Czy kiedykolwiek chciałeś, miałeś powody, aby zamknąć kanał? Taka chwila zawahania. Tak, wielokrotnie. Szczególnie na początku. Słuchajcie, ja jestem jeszcze, jak gdyby mój kanał i tego typu kanały jak mój nie rosły tak, jak rosną kanały w tym momencie. To nie były czasy, kiedy można było odpalić streama. Jeżeli miało się odrobinę szczęścia, to ten stream gdzieś tam bił, no i te suby leciały i wiecie, jak to wygląda teraz. Wtedy było dużo trudniej takim kanałom jak mój, bo oczywiście, jeżeli ktoś miał jakiś mega pomysł, który wystrzelił, to działało i to nadal działa i będzie zawsze działało w ten sposób. No ale mój kanał był jednym z wielu i trzeba było bardzo powoli grindować. Słuchajcie, pierwszy 1000 subskrypcji zajął mi rok. Rozumiecie to? Rok czasu zbierania 1000 subskrypcji. Teraz, no to jest nic, prawda? Kiedy na to patrzymy. Więc no przez ten pierwszy rok, ile było momentów zawahania, kiedy pamiętam, miałem inny kanał, gdzie miałem już tam 300 ileś subskrypcji i to było dla mnie dużo. I zmieniłem ten kanał na nowy, bo chciałem troszeczkę inaczej zacząć to wszystko. To na tamtym kanale miałem 49 subskrypcji. Jak myślicie, mój poziom motywacji, kiedy masz 300 ileś, spadasz na 40 ileś, no to tak, no może, że nie, że się nie chce, ale tak poczułem się trochę zawiedziony, ale teraz na tym kanale, na którym było 49 subów, jest ponad 300 tysięcy, więc koniec końców nie wyszło dobrze. Chyba na odwrót. Więc koniec końców wyszło dobrze, no i jestem zadowolony, ale takich momentów było wiele i może nawet jeszcze kiedyś będą. No, każdy, kto robi coś kreatywnego, robi coś swojego, ma takie momenty i gdyby tak nie było, to wydaje mi się, że coś by było nie tak. I teraz przechodzimy do finansowej części tego Q&A. Mam parę takich pytań, które bardzo mi się podobają. Tutaj co prawda wpisownia mogłaby być trochę lepsza, ale samo pytanie jest naprawdę mega. Więc Michał, bardzo, bardzo dobrze pomyślane. Czy ścięcie dreadów było dobrą decyzją i czy dzięki temu nawiązałeś lepsze współprace z większymi firmami, na przykład jak Zgoda FC? Powiem szczerze, nie jestem w stanie tego ocenić, jak to wygląda, ale kiedy spojrzymy na mój wizerunek, ta transformacja była dosyć duża i tak ja się nie słucham zbyt wielu osób, które mi to radzą. Powinienem wyglądać jeszcze prawdopodobnie inaczej, ale rzeczywiście wizerunek ma bardzo dużą, ma bardzo duży wpływ dla nas jako youtuberów na to, co robimy. I ciekawy jestem, jakby to wyglądało z dreadami teraz, bo no mówmy się, moje dready byłyby prawdopodobnie już do pasa, ale nie żałuję w żadnym stopniu, że je ściąłem, bo zresztą jak mówiłem w filmie o ścięciu dreadów, było mi zwyczajnie niewygodnie i źle to na mnie wpływało, po prostu. Strasznie mnie rozleniwiało, bo jak myślałem, że muszę coś zrobić, ale potem będę miał te dready mokre i tak dalej. Zresztą wszystko jest w filmie, tu wam wyjeżdża gdzieś karta, kliknijcie w to, bo to jest mnóstwo pytań, a mi się już nie chce na ten temat odpowiadać. Cały film o tym był zrobiony. No i teraz przechodzimy do dwóch pytań ze sobą powiązanych. Pierwsze to, gdzie pracujesz, a drugie to, czy satysfakcjonują cię zarobki na YouTubie? Nie kłam. Kłamać nie zamierzam, bo byłoby to trochę bez sensu. Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, YouTube to jest moja praca. To, co robię na YouTubie, na social mediach, na Instagramie, na Facebooku, to wszystko jest moja praca. Poświęcam się temu całkowicie. No i odpowiadając na to pytanie, zarobki z YouTuba są w tym momencie bardzo satysfakcjonujące, nie będę ukrywał. Jestem w bardzo dobrym miejscu, myślę, że będzie jeszcze lepiej, aczkolwiek to jest coś, o czym moim zdaniem warto porozmawiać, bo to jest też, łączy się z tym pytaniem, czy miałem momenty zwątpienia. Słuchajcie, YouTube, przynajmniej w moim przypadku, był bardzo specyficzny. Przez parę lat musiałem poświęcać i poświęcałem naprawdę dużo czasu, znajomości, innych możliwości, żeby robić coś, co prawdopodobnie mogłoby nie mieć absolutnie żadnej przyszłości. Zresztą teraz nadal nie wiem, czy ta przyszłość będzie, no ale jak gdyby obecnie mogę się z tego utrzymać, ale kiedyś nie było z tego żadnych pieniędzy i poświęcałem w to bardzo dużo czasu, inwestowałem w to też dużo pieniędzy, po prostu, nie wiem, na komputer, na konsolę, na FIFA Points, na różne tego typu rzeczy i jak gdyby nikt ci nie powiedział, rób tak, a za 4-3 lata będziesz miał fajny kanał, który będzie przynosił jakieś dochody, będzie spoko. Równie dobrze mogło się to w ogóle nie rozwinąć, ile jest kanałów, w którym się to nie udaje, więc teraz zbiera się żniwo swojej wytrwałości i to jest coś, co sobie bardzo cenię. A jeśli chodzi o zarobki na YouTubie, to muszę przyznać, że na takim kanale jak mój nie wygląda to jakoś super ekstra. Jak gdyby dla mnie sam YouTube, jako filmy na YouTubie, nie są głównym źródłem utrzymania, bo mogę wam powiedzieć, że z około 2 milionów wyświetleń, co już brzmi całkiem przyzwoicie, zarobiłem około $500. Więc nie jest to jakaś ogromna kwota, dlatego współprace z markami są tym, co ratuje youtuberów, nazwijmy to w ten sposób, przynajmniej takich jak ja. I dlatego bardzo sobie cenię, że mogę współpracować z markami. Jestem w miejscu, w którym mogę dobierać marki, z którymi współpracuje mi się dobrze i które
chcę w jakiś sposób reprezentować. To nie jest tak, że przychodzi do mnie byle jaka firma i ja mówię, o Boże, wreszcie, tak? Tylko naprawdę jestem dumny z tego, co robię. Chociażby współpraca ze sklepem Zgodewce, jak już rozmawialiśmy wcześniej, jest tego typu współpracą, bo robimy naprawdę dużo fajnych rzeczy i za niedługo będzie dużo bardzo fajnych rzeczy. I jestem z tego powodu mega szczęśliwy, bo to wszystko jest takie porządne, fajne. I tutaj mały disclaimer dla wszystkich zawiedzionych, czemu nie mogę podać na przykład pieniędzy z różnych współprac, czemu nie podaję, ile zarabiam na współpracach, na YouTubie mogę. Jest umowa, w której podpisujecie klauzulę poufności, że nie wolno zdradzać takich rzeczy, dlatego tego nie robię, bo inaczej no, koza mógłby mieć spore problemy. I z tego miejsca też chcę wam bardzo podziękować, bo to co robię, robię dzięki wam i dlatego też staram się być z wami na tyle szczery i na tyle otwarty, na ile mogę, bo mega to doceniam, że ze mną jesteście i że mogę grać w piłkę, mogę grać w FIFA, mogę produkować dla was rzeczy po prostu, które są dla mnie fantastyczną zabawą, przy tym móc się z tego utrzymać, wyjechać na wakacje i też mieć tak fantastyczną społeczność, bo naprawdę nie wiecie, jak mocno sobie cenię to, że jesteście ze mną i... No i to by było na tyle. Myślę, że możemy w tym momencie zakończyć to Q&A. Sam nie wiem, co powiedzieć. Słuchajcie, 300 tysięcy. Nie będę oszukiwał, że nigdy nie wyobrażałem sobie, że nie będę miał tylu subskrypcji, no bo z biegiem czasu no człowiek zdaje sobie z tego sprawę, ale mega jestem wdzięczny każdemu z was, którzy tutaj ze mną są. No i co? Jeżeli wam się podobało, wiecie, co robić. Czekam na pytania, komentarze. Będę czytał. Zawsze czytam. A teraz to było na tyle. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!